Witajcie we Wrocławiu. Mam nadzieję, że w piękny i spokojny pierwszy dzień sierpnia. Teksty, jakie podaję nam dzisiaj z Biblią na co dzień, nie są lekkie i wakacyjne. Do tego są okraszone pierwszą z 95 tez Marcina Lutra. Gdy Pan i Mistrz nasz, Jezus Chrystus, mówi pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. Bo tak się składa, że o pokucie mówią dzisiejsze teksty. Na początku sierpnia. Jeszcze część z nas nie wróciła z urlopów, ba, część pewnie jeszcze ma jakieś wolne przed sobą, a już trzeba pokutować. Jednak, jak to ze Słowem Bożym bywa, gdy przyjrzymy się szczegółom, to okaże się, że ta pokuta ma inny, chyba głębszy wymiar niż to, co na pierwszy rzut oka może nam przyjść do głowy. Więc w środku wakacji spójrzmy na dwa, dość niewakacyjne teksty. Pierwszy fragment to część Księgi Joela, drugi rozdział, wersety 11 i 12. Wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Dzień Pana, dzień sądu, pełen grozy i wezwanie do nawrócenia. Ale w Księdze Joela, choć mowa o pokucie, nie ma mowy o winie. Księga Joela należy do bardzo krótkich, ma jedynie trzy rozdziały. Opowiadają o pladze szarańczy, która nawiedziła Judeę. Joel szczegółowo opisuje tę tragedię, która dla wielu mogła oznaczać po prostu śmierć z głodu. Nie opisuje jednak winy. Nie mówi, jakiego zachowania Judejczycy mają zaprzestać. Inni prorocy, nawołujący do nawrócenia, mówią, co konkretnie jest do poprawy, jaka ma być pokuta. A u Joela jest inaczej. Nie roztrząsa, kto jest winny, ale mówi tak. Nadchodzi kryzys. Nadchodzą straszne czasy. Śmierć zagląda nam w oczy. Zbierzmy się więc razem. Razem przejdźmy przez tę grozę. Razem przeżywajmy żałobę. Razem błagajmy Boga o zmiłowanie i zlitowanie. Razem prośmy o ratunek. Niech każdy i każda przeżywa tę sytuację. Niech to ma wpływ na nasz sposób życia, na nasze emocje. Wszyscy, nawet dzieci i nowożeńcy, muszą być zaangażowani. W Księdze Joela te działania przynoszą efekt. Bóg zbawia swój lud. Nie znamy przyczyn, dlaczego szarańcza nawiedziła Judeę. Tak samo możemy nie znać przyczyn klęsk i kataklizmów wokół nas. Część wynika po prostu z naszej grzeszności, bo tam, gdzie są ludzie, tam są relacje, a wśród nich relacje władzy, posłuszeństwa, jest bogactwo i bieda, tragiczne wybory pomiędzy jednym złem a drugim. Grzeszność to część naszego człowieczeństwa. To nie musi być nasza osobista wina, bo nie my świat projektowaliśmy. My na niego przyszliśmy. Nasza moralna wina zawsze jest względna, zawsze wtórna, ale mimo to musimy pokutować. Nie w odniesieniu, albo nie tylko w odniesieniu do konkretnych czynów, bo żal za zło i błędy, które osobiście popełniliśmy, to ważna rzecz. Ale dzisiaj Joel przypomina, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też za świat, w jakim żyjemy. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze społeczeństwo, za społeczności, do których należymy. Nasze życie to nie tylko nasze prywatne emocje, przekonania, myśli i czyny, nie tylko nasz własny interes, bo żyjemy nieustannie w relacji do kogoś innego. Dlatego pokuta oznacza coś więcej niż tylko wewnętrzny żal. Pokuta to gotowość do zmiany sposobu życia. Również na rzecz innych. Nie tylko dla własnego rozwoju, czy, jeśli wolicie, uświęcenia. Tekst z Ewangelii Marka, z pierwszego rozdziału, wersety od 14 do 15, również zawierają taką myśl. Przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się, czyli wróćcie. Ale do czego? Przecież Chrystus, którego ofiara przesunęła granice przymierza, otworzyła je dla tych, przed którymi wcześniej były zamknięte, czyli nie nawoływałby do powrotu do tradycjonalistycznego judaizmu tamtej doby. To słowa o czymś głębszym. O powrocie do relacji z Bogiem. Wierzcie Ewangelii, czyli dobrej nowinie, Chrystusowi, Bożej miłości, a nie ma miłości w obojętności.
nie może być Królestwa Bożego, jeżeli skupimy się tylko na sobie. Jeżeli konsekwencje tego, w jakim świecie żyjemy, jaki jest ten świat, czy to z naszej winy, czy nie, sprywatyzujemy, podzielimy między siebie i niech każdy radzi sobie z tym, jak umie. Nie, pokuta to coś innego. To zrozumienie siebie, ale w kontekście świata i relacji, w którym żyjemy. Pokuta to gotowość, by zmienić swoje życie, również dla innych. Tak się składa, że 1 sierpnia to również rocznica Powstania Warszawskiego, a w tym roku mija dokładnie 80 lat od jego wybuchu. Bezdyskusyjne bohaterstwo powstańców, kobiet i mężczyzn, którzy chwycili za broń i sprzeciwili się okupantowi, nie zabrania stawiania pytań o militarny albo polityczny sens powstania, o cenę, jaką zapłacili mieszkańcy Warszawy. Nie żyjemy w świecie łatwych odpowiedzi, a w dramatycznych okolicznościach najczęściej ma się do wyboru tylko różne, bardzo niedoskonałe ścieżki. Dla nas jednak 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego powinna również być refleksją nad naszą wspólną odpowiedzialnością za świat, za zbudowanie takiej rzeczywistości, w której nikt nie będzie stał wobec tak dramatycznego i trudnego wyboru jak powstańcy warszawscy. A w obliczu klęsk, czy to naturalnych, jak zmiany klimatyczne, czy całkowicie uczynionych przez ludzi, jak wojna w Ukrainie, czy kryzys uchodźczy, musimy stać razem, razem z tym wszystkim się zmierzyć, bo na tym polega upamiętanie, na tym polega wiara i jej praktyczny wymiar, na tym polega w znacznej mierze pokuta. I wiem, że to mało wakacyjne myśli, ale one nie mają budzić poczucia winy u tych, którzy w tej chwili są na wakacjach i odpoczywają. Jeżeli odpoczywacie, absolutnie temu się poświęćcie. Nie róbcie sobie żadnych wyrzutów sumienia. Bo pokuta, tak jak napisał Marcin Luther, jest nieustanną częścią życia. Jeszcze będzie czas na działanie. A do tego działania trzeba nabrać sił. I tych sił sobie i wam życzę. Zostańcie z Bogiem.